Sławek Winiecki, jesteście na kanale Immobile. Ze mną jak co tydzień Marcin Kowalski. Dzień dobry. I Rafał Jerzy. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka jest coś, co dotyczy emerytów, rencistów, czyli najwyższa, rekordowa w historii waloryzacja rent i emerytur oraz 13. i 14. emerytura, czyli wywiązywanie się z obietnic wyborczych pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest, Marcin, twoim zdaniem dobre posunięcie? Tak wcześnie rozpocząć wybory? Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie 13. i 14. emerytura w tym roku. Później PiS wycofał się z 14. emerytury, a teraz znowu 14. emeryturę wprowadził na agendę, więc to oznacza, że bez wątpienia partia rządząca ma problemy i stara się w jakiś sposób swój elektorat dopieścić. Nie chcę użyć słowa kupić, ale myślę, że ono nie jest tutaj aż tak daleko przesadzone. Każdy jest rozliczany przez kogoś za coś, co zrobił lub czego nie zrobił i każdy dba o to, żeby ci, którzy go rozliczają, no, byli zadowoleni. PiS nie robi nic innego, tylko dopieszcza swój elektorat, znakomicie zdając sobie sprawę z tego, że poza elektoratem ludzi starszych i emerytów traci to na potęgę. Dlatego robi wszystko, żeby to swoje twarde jądro wyborcze utrzymać i płaci za to naszymi pieniędzmi ogromne kwoty. Czy to jest zasadne, to na pewno jest skuteczne. Na ile to będzie skuteczne, to się okaże. Z czyich pieniędzy to robi? No oczywiście, że z pieniędzy twoich, moich i każdego innego obywatela, no bo już nie ma emerytów, bo tych pieniędzy nie ma. Dlaczego nie ma tych pieniędzy? A robi to dlatego, żeby no zachować te minimum 25-28% w sondażach, bo są takie bariery psychologiczne, gdzie jeżeli to poparcie spadnie poniżej poziomu 30, a później 25%, no to to już jest lawina, której się zatrzymać nie uda, tak? Więc robi tak, żeby przetrwać przy władzy. No, nie uważasz, szefowo, że to zwykła umowa społeczna pomiędzy państwem, czyli ZUS-em, a byłymi pracownikami, emerytami, w zasadzie, słuchając Marcina, ma wyłącznie kontekst wyborczo-polityczny? Marcina, wypowiedź tak, ale ja bym tu postawił dwie strony medalu. Jedna strona to jest strona ludzi pracujących, zarabiających, którzy będą w tym wypadku kierować się zdrowym rozsądkiem, uczciwością, odpowiedzialnością. I druga strona, strona rządowa, jakakolwiek by nie była przy władzy, która robi wszelkiego rodzaju zabawy polegające albo na kupnie swoich głosów wyborczych, albo na utrzymaniu się pracy, nad utrzymaniem się przy władzy za wszelką cenę. No, politycy są rozliczani przez wyborców, tak to już działa. Każdy jest przez kogoś rozliczany i chce być rozliczany na jak najwyższym poziomie. PiS będzie rozliczony przez wyborców, głównie ludzi starszych, emerytów i rencistów. Ja obejrzałem dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy, taki krótki film, w którym pan redaktor chodzi po targowisku i pyta ludzi starszych, ewidentnie emerytów i rencistów, to jest jedyna grupa, którą przepytuje, czy w Polsce jest drogo, czy dotyczy ich drożyzna i czy są zadowoleni z tego, jak się w Polsce żyje, a jak nie. Nie wiem, czy selekcjonował jakie były odpowiedzi? Nie wiem, czy selekcjonował jakoś specjalnie ankietowanych, czy po prostu tak trafił. Wszyscy emeryci byli zachwyceni i wszyscy emeryci odpowiadali zgodnie na pytanie, że jest wspaniale. Pani powiedziała, no tak, ogrzewanie poszło w górę, ale ja przez całą zimę nie włączałem kolektora i jakoś sobie radzę. To nie jest źródło. No w sensie, to źródło się przebija później na wynik wyborczy. W internecie jest tak, że tak naprawdę na to samo pytanie wpisujesz pytanie, możesz odnaleźć wszystkie możliwe odpowiedzi i wybrać sobie wiarygodną. Ty wybrałeś akurat taką, mogłeś wybrać dokładnie przeciwną. Słuchajcie, a nie jest tak, że to była jakaś umowa, czyli ludzie wpłacali do ZUS-u pieniądze i teraz oczekują jasnych zasad. Bo dlaczego 13 i 14 emerytura. Czy na pewno musimy upokarzać wyborczo i upokarzać życiowo emerytów i rencistów? Nie wiem, czy ludzie, którzy... Bo upokarzamy ich. Jeżeli oni czekają na coś i dostają coś ekstra od państwa, to jest upokorzenie, bo przecież oni to państwo budowali przez wiele lat. Nie wiem, czy jeżeli ktoś, osoba X, miała emeryturę jeszcze niedawno... Ja się zgadzam z tym, co mówisz, pod warunkiem, że te pieniądze by były rozliczane personalnie i konto. Ale wtedy znikają wyborcy, wiesz? Wtedy nie możesz terroryzować ich wyborczo. No, była próba wprowadzenia tego porządku, żeby każdy miał swoje konto i wówczas
politycy Platformy Obywatelskiej literalnie okradli obywateli z tych pieniędzy, zrobili kolejną nacjonalizację. No, myślę, że posłowie, ale... No, głosowali w Sejmie, także są za to odpowiedzialni, będziemy to zawsze powtarzać, więc nadal jest ten, to jest system. No bo to był jakiś zaczątek. Był jakiś zaczątek, czyli płaciliśmy ZUS i oprócz tego płaciliśmy dodatkowe ubezpieczenie. Tak, to był jakiś zaczątek powolnego. Wielkim błędem było postąpienie tak, jak postąpiła wtedy Platforma Obywatelska. Użyłeś takiego terminu, umówili się na coś ludzie i ta umowa powinna być respektowana. Ale jeżeli się umówili ludzie na przykład na 1500 albo 1800, a ktoś mówi, masz 1800, ale masz jeszcze dodatkowo 1000 i masz jeszcze dodatkowo 1000, no to wtedy ta umowa jest tak... Nie, ci, którzy tak się umówili, ale ja się umówiłem z tobą na 1000, ale ty już masz 1000 i jeszcze 1000, to wtedy ja się jakoś tak na ciebie nie gniewam, nie? Mniej gniewam. Cię lubię. Oczywiście większość emerytów to są ludzie, którzy doskonale potrafią ocenić sytuację. Oczywiście, że populiści, którzy stawiają pytanie, czy to jest dobre, czy złe, tak, powinni usłyszeć odpowiedź, że to jest bezwzględnie dobre. Rozliczanie się z długu wdzięczności ludziom, którzy mimo wszystko ten kraj budowali i poświęcili najlepsze lata swojego życia dla tego kraju. A dzisiaj to są ludzie, którzy potrafią oceniać sytuację. Oni widzą 10% inflację. Czy w waszej ocenie... Film z targowiska pokazuje, że nie zawsze, że tu ideologia może przesłaniać w jakiś sposób kwestię, nazwijmy to, takiego realnego stania na ziemi. I ja wiem, że oczywiście można wybrać taki lub taki film, tak jak powiedziałeś, ale jednak jak później obserwujesz po wyborach, kto na kogo głosuje i na kogo głosują głównie ludzie starsi, ludzie z mniejszych miast, ludzie z gorszym wykształceniem, z gorszym portfelem. To są zabawy socjologiczne, one są mniej wyborcze, tak. One bardzo dużo mówią o naszym społeczeństwie. I one potwierdzają. To jest upokarzające. Dla mnie, w mojej ocenie, to jest upokarzające. No dobrze, jeżeli... Dla emerytów. Oni powinni dostać tą forsę rozliczoną przez 12 miesięcy, a nie w atmosferze dawania czegoś, bo my rozliczamy z emerytami dzisiaj ich okres pracy. Tak? Jak można do tego podchodzić w dawaniu czegoś gratis? Z punktu widzenia ekonomicznego oczywiście masz 100% racji, natomiast jeżeli spojrzałbyś na człowieka, który miał jeszcze niedawno 800 czy 1000 zł emerytury, a w tej chwili ma na przykład 1600 czy 1800 i jeszcze dodatkowo dwa razy do roku dostaje na Wielkanoc 13 w kwocie 880 na rękę i na Święta Bożego Narodzenia 14 880 na rękę, no to nie wiem, czy bardziej go upokorzało to 880 zł, czy te dwa rządowe prezenty, tak? Co ja oczywiście nie mówię, że to jest dobre. Skandaliczne jest 1800, no, ale, 1600. No, ale jest. Ale jest skandaliczne. A jeszcze zupełnie niedawno ta kwota była dużo niższa. Dziś przez ten ład, o którym już dużo mówiliśmy i wszyscy go krytykujemy, no nie zapominajmy, że on wprowadza jednak emeryturę bez podatku i tutaj realnie te 200-300 zł na konto wielu emerytów również wpłynie, a dla nich ta suma jest ważna i istotna. Szantaż, naprawdę szantaż emocjonalny, polityczny, czyli wydawanie gotówki komuś, kto po prostu powinien godnie żyć, normalnie funkcjonować, bez okradania. Jest szansa, żeby to zakończyć, Rafał, twoim zdaniem? Czyli zreformować system emerytalny? W ustroju, w jakim żyjemy, to jest niemożliwe. W pełni się zgadzam. Celem polityka jest władza, a żeby polityk miał władzę, ludzie na niego muszą głosować. Co więcej, cały system emerytalny jest wadliwy, co do zasady. No ale to macie 5 minut jeszcze tej rozmowy, to skonstruujmy system, który będzie funkcjonował. Ja nie mam na to żadnego konceptu, bo żeby skonstruować taki system, trzeba by wyjść z systemu demokratycznego. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ w demokracji tak to działa i tak działało i będzie działać. Ludzie, jeżeli odczuwają korzyść, wtedy chętniej na daną partię głosują. Co to znaczy odczuwają korzyść?
Ludzie głównie myślą swoim portfelem i tym, co posiadają, i swoim bezpieczeństwem. To jest dla nich ważne. Ich bezpieczeństwo A, wokół domu i wokół siebie, B, bezpieczeństwo ekonomiczne, a C, bezpieczeństwo kraju jako takiego. I wszystkie badania pokazują, że to jest najbardziej istotna kwestia dotycząca każdego człowieka. Ale to mówisz ogólnikami, bo... Nie, ja mówię mega konkretnie. Ja mówię bardzo konkretnie, tylko mówisz, że trzeba zrezygnować, straszy nas tym, że trzeba zrezygnować z demokracji, po to, żeby przestać korzystać z politycznego nacisku na emerytów, płacąc im upokarzające dodatki. Ale możemy zaryzykować i stworzyć jakąś demokratyczną formację na przykład. Ale nie musimy mieszać w to polityki. No niestety musimy. To politycy mieszają. Decydują tylko i wyłącznie politycy. Na tym polega problem, że nie jest to żadna umowa, czyli odkładam część wynagrodzenia i po prostu potem proszę mi to oddawać. Emeryci nie czują się przynajmniej ja tak to rozumiem, jeszcze nie jestem emerytem, natomiast nie czują się panami sytuacji. W rozumieniu takim, że oni nie widzą w politykach pracownika swojego. Ile tych pieniędzy, ktoś mu jest winien, ile tych pieniędzy zostało odłożonych, jaką to ma wartość w czasie jego pracy. Całe ich życie zależy od polityków. Poza tym średni okres wypłacania emerytury jest krótki i państwo tych pieniędzy, które ci emeryci odkładali w czasie pracy, te pieniądze wcześniej zostały przejedzone przez państwo. To jest jasne. System jest nie do końca. W większości. Ja uważam, że nie do końca, bo byli beneficjentami pewnych zmian. W Polsce akurat mamy emerytów, których nie stać na wycieczkę na Teneryfę, ale każdy z nich ma mieszkanie. Większość na pewno. Tak. Tak? To jest dość duży ewenement. Prywatyzacja czy wykup preferencyjny na preferencyjnych warunkach doprowadził do tego, że mimo wszystko nasi emeryci są dość zamożni przez to, że mają mieszkania. No, trzymają je najczęściej do swoich wnuków. I tego nie rozumiem, dlaczego politycy ci czy tamci się jeszcze tym nie zajęli i nie wprowadzili jakiegoś podatku dla emerytów, bo przecież to jest niebywale logiczne, bo w końcu oni mają mieszkania. Czyli ty mówisz, tych pieniędzy nie ma. Te pieniądze są. One są między innymi w wartości tych mieszkań, które zostały wybudowane w latach 70., 80. I które się rozeszły na preferencyjnych warunkach. No problemem, w mojej ocenie, problemem jest samoistnienie fabuły ZUS-u. Tylko czym zastąpić? Rodziną na przykład. Ostatnie 7 lat pokazało, że musimy zupełnie szerzej, głębiej i inaczej spojrzeć w ogóle na kwestię tak zwanego rozdawnictwa socjalnego. Tak. Że ZUS to nie jest rozdawnictwo socjalne. ZUS to nie jest rozdawnictwo socjalne. ZUS to jest część umowy społecznej. Ten proces rozdawnictwa społecznego, który się zaczął, on jest już nie do cofnięcia ustroju, w jakim żyjemy. On tylko będzie się powiększył. Wiesz, co, nie wiem, czy, nie wiem, czy nie dostaniemy bana za propagowanie zmiany ustroju. Nie? Jakbyście mogli do monarchii nie wracać, byłoby świetnie. A Sławek powiedział fundamentalną rzecz, zastąpmy to rodziną. Rodzina powinna odpowiadać za utrzymanie emerytów. No bo idea jest taka, rozwiń to, bo to ciekawe. Ale bardzo prosto to rozwinę. Przede wszystkim cały system emerytalny powoduje rozbicie nieodwracalne więzów rodzinnych. Matka nie chce mieć dzieci, matka nie musi mieć dobrych relacji z dziećmi. Co ją to obchodzi? Ma emeryturę, nie jest od nich zależna. I vice versa. Znam wiele rodzin, które nie utrzymują kontaktu ze sobą. Czyli co byś pozbawił? A wówczas te relacje... Płacimy olbrzymią forsę do ZUS-u. Podejrzewam, że ta instytucja upadłaby w jeden dzień, jeżeli pracodawca nie byłby zobowiązany pod groźbą kar na wpłacanie tych pieniędzy, tylko robiliby to bezpośrednio pracownicy, to prawdopodobnie upadłby w jeden dzień ten system. Wszyscy zobaczyli, jak dużą gotówkę wpłacają, jak mało z tego mają i jak żałośnie mało mają z tego emeryci, renciści. To jeden dzień by trwał ten system. Marcin. Tylko, że to jest mrzonka. To nie jest mrzonka. I ani żadna utopia. Wpłacasz forsę do ZUS-u. Czy śmierć jest mrzonką? No śmierć jest najbardziej realną częścią naszego funkcjonowania. Natomiast te pomysły ekonomiczne... Zadałeś pytanie, czy śmierć jest mrzonką. Głosujemy? To zlikwidowanie ZUS-u jest mrzonką? Jest mniej prawdopodobne niż śmierć? Marcin, tak jak nie powiedziałeś kilka zdań wcześniej, w tym systemie, w którym funkcjonujemy, jest to raczej... To nie ma nic wspólnego z systemem politycznym, Marcin. Wyobraź sobie, ja wiem, że to jest trudne, ale spróbujesz, obiecujesz? No, obiecuję. Wyobraź sobie, że kiedyś nie było ZUS-u.
zdaję sobie z tego znakomicie sprawę. Wyobraź sobie, że kiedyś nie było demokracji, kiedyś nie było wyborów, kiedyś nie było polityków. Nie łącz tych dwóch rzeczy. Nie, była demokracja, ale nie było decyzję o likwidacji ZUS-u kto ma podjąć? Nie łącz tych dwóch Dobrze, rzeczy. Kto Czekaj, ma podjąć zwolnij. Decyzję o likwidacji ZUS-u? Dzwoni. Kto? Dzwoni. Proboszcz? Po pierwsze trzeba wywiązać się z zawartych umów. A to mają być złośliwe? Słabe było. Kto ma być? Poczekaj. Co ma problem? Decyzyjnie w tej Poczekaj. Kwestii. Kościół jest socjalny i sam by chciał chętnie z tych emerytów korzystać. Ja mówię, że po prostu... Czy ja panuję nad tą rozmową? To jest pewna abstrakcja, tak? Taką decyzję mogą podjąć tylko politycy. Nie, kiedyś nie było. Porozmawiajmy o tym, Ludzie jak podejmują powinno te decyzje, a politycy są tylko tubą tłumu. Słuchajcie, politycy niczego nie podejmą. Zobaczcie, jak fajnie jest trzymać grupę wyborców i nie pozwalać im na rozwijanie jakichś swoich marzeń bez deklaracji, że zagłosuję na ciebie, jak mi dasz 13, 14, 15. No bo demokracja to progres przede wszystkim oczekiwań, tak? No, to jest... Za 5 lat będziemy siedzieli i będziemy mówili, czy decyzja o 17 emeryturze to dobra decyzja. No już były przebąkowania o 15 emeryturze. To nie jesteś już tak daleko od tego. No. Się z tym dwa cykle wyborcze i będziemy rozmawiali o 22 emeryturze? Tego nie wiem. Być może to się nie zatrzyma. Tego nie wiem. To jest proces polityczny, Marcin. A nie ustrojowy. Polityczny. Czyli kontrola nad grupą ludzi i wpływanie istotne na ich życie przez dam lub nie dam. Nie dam. No, na tym polega między innymi polityka w dzisiejszym czasie i ona będzie coraz bardziej płytka i coraz bardziej demagogiczna i coraz bardziej populistyczna. To ma znowu związek z drugą rewolucją, której jesteśmy świadkami, czyli z rewolucją internetu i łatwości dostępu do informacji, bardzo słabej selekcji tej informacji i tak dalej. Tak? I to widać znakomicie. Ale ty zbagatelizowałeś wątek rodzinny. Tak. Nie, ja go nie zbagatelizowałem, on mi się bardzo podoba. Ja pracujemy, tylko powiedziałem, pracujemy. Że nie da się go wprowadzić bez decyzji politycznej. Dobrze, a żadna partia polityczna ale przebiłeś, no to nie pójdzie. Odbiłeś rozmowę w stronę zmiany ustrojowej, a spójrz na to obiektywnie. Przecież w zagrożeniu życia emeryta, jego dzieci dzisiaj narzekają na ZUS. Na przykład umiera z głodu. Załóżmy. Tak? Myślę, że jest wiele takich przypadków. To jego dzieci koncentrują się nad oceną polityczną ZUS-u, nad oceną demokracji czy czegoś tam innego. Nie. Normalne dzieci pomagają swoim rodzicom. Dlaczego? Dlatego, że ci rodzice zainwestowali w nie. Czas, no, forsę, jeżeli jeszcze mają uczucia i tak dalej. To i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mnie uratuje ZUS za to 1200 emerytury, to ja w zasadzie nie muszę mieć dzieci, wiesz? Ale ja powiem Ci taki przykład, który jest trochę może kontrprzykładem do tego, czy rzeczywiście te zapisy o tym, żeby ZUS dał emeryturę matkom, które na przykład mają wiele dzieci, to jest zły zapis Waszym zdaniem, czy dobry? No i to jest... Ale co uwielbiam to znaczy socjalizm dał? W tym wykonaniu. W sensie... Ty jesteś socjalista, jak mówisz, ZUS nie dał. Nie, Boże. Dobre czy złe? Odpowiadaj. Przelał. Dobre czy złe? Złe. Nie trzymajmy się. Złe. Nie, nie. Moja mama wychowała 4 dzieci. Kiedy nie było zapisu o tym, że kobiety, które wychowały 4 dzieci, mają wyższą emeryturę, to miała emeryturę tam w kwocie X. Kiedy ten zapis wszedł, ma 75% emeryturę wyższą. Jasne. Dobrze czy źle? Dobrze czy źle? No dobrze czy źle? Dobrze czy źle? Dobrze czy Marcin, źle? Bo Marcin, do tego to się sprowadza. No spójrz na to inaczej. Uważasz, że powinna mieć te nie uważam, że będzie się mamą opiekować i wziąć ją do siebie, ale do domu się i... Ale nie wiem, trzeba nie powinna w życie nic kosztować, nie powinna mieć żadnych zmartwień, to powinno być wyłącznie twoje Piękna zmartwienie. Utopia. Żeby twoja tak, wypowiedź była kompletna, powiedz, że jak ty jej nie chcesz wziąć, to ja ją wezmę. To dobrze czy źle? Piękna, idealistyczna, utopijna wizja, bardzo mi się podoba. Marcin. Jak każdą. Marcin. Emerytura, twoja mama w momencie, kiedy rozpoczęła pracę i porody, nie umawiała się na tą emeryturę. Nie umawiała się, dostała ją po prostu, bo ją dostała. Tak? Bo taki i jest was czwórka z powodu tego, że twoja mama... Poczekaj, nie rozumiem. 500 plus to jest dla mnie dość ciężkie do zrozumienia mechanicznie. Ale ty myślisz, że to wpływ... Najprostszy mechanizm świata, dlatego pozwolił wygrać wybory. Ale jak nie ma prostszego. Masz 500, jak masz dziecko. W sensie, nie masz 500, jak w sensie, nie masz. Ktoś mi płaci za, przepraszam, prokreację? Tak. Czyli kim jestem? Jesteś człowiekiem, który dostaje pieniądze za prokreację. Dobra, ale wracając do wątku emerytur.
Myślisz, że to wpłynie na dzietność? Nie, nie myślę, że to wpłynie na dzietność. I pokazują wyniki badań, że nie wpływa na dzietność. Wpływa przede wszystkim, no, na pewno w jakiś sposób wpływa i od tego się nie odżegnujmy, na lepszą jakość życia tych ludzi, bo wpływa. Okay, tak? No, ale czy to jeżeli wpływa, ktoś dostaje, w kategoriach ty to oceniasz? Człowieku. Oceniam to w prostych kategoriach. Mieszkam w niewielkim mieście. Tym, że więcej wyda na wódkę pieniędzy? To nie, to jego jest, mama? Tym, że będzie bardziej nieodpowiedzialny? Nie, no 500 nie. plus. Aha, 500 plus, dobrze, no, przepraszam. To jest takie uproszczenie, które jest jego mama nie, no jak Maciej Nawarcina, to musi być porządna kobieta, bo wychowała porządnego socjalistę. To jest uproszczenie sprawiedliwe, natomiast no nie możemy sprowadzić do tego, już mówiąc zupełnie poważnie, że na przykład tak, 13 i 14 emerytura jest przelewana przez emerytów w sklepie monopolowym, to nie jest prawda. Nie, mówiliśmy nie, nie, bardziej uproszczenie, to było dość. Emeryci w tym wieku nie chętnie, bo już muszą oszczędzać zdrowie. No to myślisz, że 500 plus też ludzie tylko przepijają? Nie, nie, oczywiście, że nie. No, nie, nie, stop z demagogią na tym za daleko z demagogią. Stop z demagogią na tym poziomie. Rozdawnictwo to jest. No rozdawnictwo to jest. Ale po co mamy mówić o prostych mechanizmach społecznych budujących, jak na przykład zwolnienie podatkowe w wysokości tych pieniędzy dla tych ludzi, którzy są młodzi, mają dzieci. W pełni się z tobą zgadzam. Ale zarobili i mają zwolnienie z tego, co zarobili, a nie mają dane. Czy ty wiesz, że w małych gminach, wiesz doskonale, prawie 30% już społeczeństw żyje z MOPS-u? Nie, jest też tam daleko idące uproszczenie. Nie do końca to jest prawda. Żyję w takim mieście, w takiej gminie i to nieprawda. Ja też uważam, że jest to uproszczenie. Słuchajcie. Widzę, temat jest gorący, prawdopodobnie. Ale powtarzam to kilkanaście razy, to może ktoś uwierzy. Dobrze. Kilka tysięcy razy. Wierzę tylko w te dane, które sam publikuję. Temat jest gorący. Nie mamy zgodności w tej materii. To dobrze. To oznacza, że... Nie słyszałem pytania. Nie, już prawie pół godziny mija. Oznacza, że jest prawdziwie demokratyczną grupą. Małą, ale demokratyczną. Temat jest gorący. Oczywiście w komentarzach liczymy na to, że powiecie, jak powinien wyglądać system emerytalny. Chyba, że was to nie interesuje, to nie wypowiadajcie się. Jedna rzecz, muszę jedną rzecz powiedzieć. Marek Suski w wywiadzie dla Radia RMF FM powiedział, że Nowy Ład nie jest taki dobry. Coś tam poszło nie tak, to nie są te słowa. Nie, ponieważ Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak naliczyć wynagrodzenia. Mieliśmy o tym odcinek, zachęcamy do jego obejrzenia. Nie pamiętam już, czy zakładaliśmy, że taka rzecz się zdarzy, czy nie. Warto obejrzeć, ja sobie odświeżę. Ale obejrzę. Przepraszam jeszcze słówko, jakie towarzyszy na słownictwo, nomenklatura. Emeryturę nam dają. To są albo wypracowane pieniądze i moje pieniądze, albo nie. Rafał, muszę ci dać żółtą kartkę, wiesz. No nie mam wyjścia, bo prowokujesz. A starczy ci w kieszeni? Ja ci dam. Słuchajcie, oczywiście prosimy o lajki, subskrypcje, pokażcie, że nas oglądacie. Ostatnio potrzebujemy tego, bo my nie jesteśmy emerytami, nikt nam nie da 13, 14 emerytury. Dziękujemy. Chcesz coś powiedzieć jeszcze do Rafała teraz? Nie. Okej, okay. To dziękujemy bardzo. Dzięki. To ja pozdrowienia dla mamy. Marcina. Przekażę. Dzięki bardzo.